nam tylko przedstawić, że jest to kobieta, która jest mamą 3 dorosłych synów, 5-letniej córeczki Kasi, która jest oczkiem w głowie. Kobieta spełniona, szczęśliwa, również działaczka, liderka. Obecnie rozwija się w firmie Thermomix, gdzie jest team liderem, natomiast ma bardzo fajne kwalifikacje, jest między innymi trenerem tańca, tak? Tańca i fitnessu. Także zresztą zobaczycie, jak wstanie, to widać, że to znaczy nie widać, że urodziła 4 dzieci i 3 z nich jest dorosłych. Proszę, zapraszamy Cię, Małgosia Stasińska. Witaj, kochana. Witam. Nasza biznesmanko. Połowę wiadomości mi zabrałaś, które miałam powiedzieć. Mów z serca. Także też nadzieję się, nic nie przygotowałam, także powiem Wam wszystko z mojego serca. Nazywam się Małgosia, jestem szczęśliwą biznesmamą, 3 dorosłych synów i córki, to co mi wyjęłaś właśnie z ust. Od zawsze spotykałam się często z określeniem ty to jesteś kobieta pracująca, która żadnej pracy się nie boi, jak to w znanym polskim serialu było. Moja pasja do tańca, do fitnessu, spotykanie się z ludźmi, choreografie do teatru, potem przyjazd do męża, który tutaj przyjechał. No i też różne zawody tutaj i czynności, spotkanie się z Marleną, wspólny projekt kiermaszu utalentowanych polskich mam, które odkryły swoje pasje po urodzeniu dzieci. Zresztą tak samo się z moją pasją stało. Jestem szczęśliwa, spełniona. Obecnie mam swoją grupę, jestem team liderem. Promuję zdrowe odżywianie, zdrowe gotowanie. Też współpracuję z moją serdeczną przyjaciółką Agnieszką. Także uczę się całe życie nowych zawodów. Jestem na to otwarta i mówię, że nigdy nie jest za późno. Nigdy nie jest za późno na spełnienie marzeń. Mając 38 lat, zatańczyłam w Puentach na scenie, co było moim marzeniem, odkąd byłam malutka. Mieszkałam w małym mieście i zawsze chciałam być baletnicą, ale mama oczywiście mnie nie puściła do warszawskiej szkoły baletowej. Ale taką okazję właśnie miałam tutaj, w moim mieście, gdzie mieszkam w Northwich, czyli gdzie współpracowałam i uczyłam tańca dzieci i młodzież. Ostatnio jadąc pociągiem w Polsce, odwiedzając moich rodziców, miałam ciekawą konwersację z pasażerami, ze starszą panią, jej córką oraz młodym mężczyzną, który jeździ do Szkocji do pracy i który zadawał dużo pytań interesujących. I na koniec, kiedy wysiadałam, zapytał się, to jaką pani radę dałaby mi, żeby na życie? On 22 lata miał. Więc tak już pociąg się zatrzymał, więc po prostu, i to jest moja rada też dla wszystkich, tak? Traktuj ludzi tak, jak ty byś chciała być traktowana, czyli miłuj bliźniego jak siebie samego. Dostaniesz z podwójną siłą tą energię zwrotną. Dokładnie. Miłość, sympatię, dobre uczynki wróci do ciebie z podwójną siłą i uśmiechaj się codziennie.